jest to całkowita nieprawda. Starostwo na tą chwilę w ogóle nie otrzymuje subwencji na utrzymanie dróg powiatowych, dlatego że nie mieścimy się w średniej krajowej, którą nie przekroczyliśmy i na tę chwilę nie przekroczymy i nie mamy żadnej subwencji. Jest to dla mnie odbijanie piłki przez pół roku. Przy pierwszym spotkaniu, kiedy zaprosiłem pana prezydenta, który przyszedł w ten czas jeszcze nie będącym wiceprezydentem, pan Siemek, no około 30 punktów żeśmy poruszali. Te punkty zawisły w powietrzu. Pierwszym tematem, który ja chciałem uporządkować, to właśnie chodzi o drogi powiatowe. Szanowni Państwo, tu chodzi tylko o 8 km drogi powiatowej, która przebiega przez centra miasta. Ulica Kochanowskiego, ulica Chopina w jakimś domiciku, ulica jakaś tam na Starówce, chyba w dół, co idzie, Kościuszki. No to maszą się, że mamy, my jako powiat mamy płacić za sprzątanie. Sprzątanie tych ulic. Szanowni Państwo, to jest tak, jakbym miał sąsiada z podwórka, a sąsiad u mnie. To jest jedno miasto, jeden prezydent. Ja w tej chwili przejmę prawdopodobnie zgodnie z ustawą drogi od Tuszowa do Szochowa. Przejmę wszystkie drogi od Jaśnan do Gawuszowic. Ja z tymi tematami nie dyskutuję. Będę tylko prosił wcześniejszego zarządcę, pana marszałka, żeby doprowadził mi te drogi w miarę do dobrego porządku, bo jak wiecie, droga Jaślany Gawuszowice jest rozjechana. Myślę, że to marszałek wyremontuje i przekaże, ja to wezmę, nie? Bo tak wskazuje ustawa. Tu temat ten był już szybko zakończony. Kilka podejść, dlatego Rada Miasta widziała, że nie ma jakiegoś działania. Zrobili uchwałę intencyjną, którą w tej chwili prezydent powinien wykonać. Dla mnie powinno być to bez uchwały. Powinniśmy sobie siąść przy stole, tak jak dziś siedzimy, przekazać sobie, bo to musi się zwrócić pan prezydent do mnie, żeby te ulice mógł przekazać. Żeby odwrotnie, to bym przekazał już dawno. Także jestem otwarty na współpracę i nie widzę tu większego problemu. Myślę, że współpraca powinna się układać bardzo dobrze z miastem. Liczę na to, czekam na to. No, dofinansowanie pierwszego RO będzie z miasta, dofinansowanie ronda będzie. No, starosta ma dużo koncepcji. Myślę, w przyszłym roku konkretna koncepcja dzisiejsza. Nie będę zdradzał. Też zaproszę miasto. Dlatego mówię, budujemy wspólnie nie tylko powiat, ale budujemy miasto i żyjemy dla ludzi, którzy tu w tym mieście, w tym powiecie żyją. Także myślę, że będzie dobrze.